Dobra, troszkę Siska en Wiska, czyli nauki języka niderlandzkiego z komiksu, komiksu belgijskiego wydawanego w Antwerpii. Ten odcinek się nazywa The Zwarte Zwijfers. Zwarte Zwijfers, czyli to są czarne szybowce, coś w tym stylu, czarne szybowce. Bo przedstawiciele Humidusu, czyli tego świata tutaj podwodnego, oni jak patrzą na statki ludzi takich jak my, to myślą, że to są właśnie takie czarne cienie, takie czarne szybowce. No dobrze, to także co tutaj się dalej dzieje? Obywatele potrzebni w tym opowieści to jest tutaj, jak widzicie, Syskę, jego przyjaciółka Wiskę. I ciotka Wiskę, czyli Sidonia, jej kolega, czy też facet Lambik, Jerom, to jeszcze inny, i Barabas występują w tym opowiadaniu występują tylko Siskę, Wiskę i Lambik. No i tutaj zobaczcie, co tu się dzieje. Dotychczas nagrywałem czasami komiksy, także czytałem tylko, co oni mówią. Teraz będzie to bardziej takie edukacyjne, czyli będę czytał też, co to znaczy. En historisch moment, Siskę, en mytise, Wirde Schip van Columbus. No tutaj mamy ten czwarty mityczny statek Kolumba. Proficiat, Lambik. En wat zoeken wij nu precies? Gratulacje, Lambik. Proficiat. A czego teraz konkretnie, precyzyjnie szukamy? Et schip wurde de Drankvoorraad. Zobaczcie, jakie fajne słowo. Voorraad. Czyli et schip verfuhrte de drank voorraad. Coś takiego trzeba przeczytać, bo te podwójne litery to są do J albo do EU bardziej. Voorraad. Tak? Et schip verfuhrte de drank voorraad van de expeditie. Rumflesse van 100 jaren oud. De zijn houtwaard. Są warte złota. Houtwaard. Rumflesse, czyli oczywiście statek przewoził, tak, Verfurde, ładunek tych wszystkich napojów ekspedycji. Rumflesse, czyli butelki rumu. Warte są stulecia, stare na stulecia są warte złota. En wahrscheinlich verfuhren sie auch hout, dat is ook ech hout wart. No i być może przewoził też złoto. No złoto to też jest warte złota. Lambic cake. Ja, bingo. Cake, czyli spójrz. Cake. Vorsichtig. Tak jak po niemiecku. Vorsichtig. Ostrożnie. Klar. Hef het sein mar. Tak, czyli nie wiem, co to jest to sein. Będę to potem sprawdzał. Et leven is mooi. He, schanleke. Zon ze... En lekker zonnebaden, zonder pottenkekers. Czyli życie jest piękne, leven is mooi. Co nie, schanleke to jest lalka Wiskę. Ma takie dziwactwo, że chodzi z tą lalką, chociaż jest duża dziewczyna w sumie. Zee en lekker zonnebaden, zonder pottenkekers. Czyli słońce, morze i kąpiel słoneczna. Zonder Pottenkakers, bez podglądaczy, coś w tym stylu. Ja, lab visiten wir ens 5 minuten gezellig in onze lichtstuhl. Usłyszała jakieś dziwne dźwięki, mówi, ha, a tylko wir ens 5 minuten, tylko 5 minut, gezellig, sobie tutaj spokojnie, radośnie. Gezellig to jest towarzysko dosłownie. Siedzimy w naszym lichtstuhl, czyli stół do leżenia, czyli leżaku. Oni mówią, nie szezlong, długie krzesło, tylko stół do leżenia, lichtstuhl. A właściwie nie, przecież stół to nie jest, to nie, przecież tafel to jest stół. Krzesło do leżenia, prawidłowo. Kom, schanyleke, wacht maar even in de kajut tot ik klar ben. Klar przez 2a, klaur, to jest gotowy. Jasny jest klar przez 1a. Kom schanyleke, wacht maar even in de kajut tot ik klar ben. Czyli poczekaj w kajucie, aż będę gotowa. Benut wat de ze wonden. Benut, czyli benut to jest ciekawa jestem.
Wat sich wunden hebe, co znaleźli. Mamy vorsichtig, on coś tutaj widzi. Warhaje nartu, dokąd zmierzasz, czy duju coś tam. To ha nartu to jest to. Where are going to, tak? To jest coś takiego. No to tu też jest. Warhaje nartu. Ich zachtar idz, czyli coś tam widziałem. Ich zachtar idz. Ein aude Spiegel. Falsalarm. Stare lusterko. Spiegel. Falsalarm. On widział prawdopodobnie właśnie tą syrenkę tutaj. Ona się później pojawi. Z tego poddanego świata Himidusu. Sie haben iets gefunden, czyli coś znaleźli. Dit is ein plechtig moment. Nie pamiętam, co to jest plechtig. Ich open the kist, czyli otwieram skrzynię, kist. Ein plechtige charakter wat et moment walt wat tegen. Czyli, nie wiem, coś tutaj ma przeciwko, tak? Tegen to jest przeciwko. Nie do końca rozumiem tego tutaj. Jeszcze tak nie przesłownikowałem całej tej historyki, nie było to potrzebne. Stewych kiste, czyli kistie. Mocna skrzyneczka. Lat me ens, czyli pozwól mi, to ens. Oni, Holendrzy są bardzo, lubią takie słowa typu hor, czyli to nic nie oznacza. To jest haha, a jakże. Ens to tak jest dosłownie raz, ale pozwól no mi raz, coś takiego. En amoras spolden wej wacker aude kisten an, czyli w amorasie, nie wiem co to jest, jakiś klub. Otwieraliśmy stare właśnie te kisty, czy te skrzynie. I krech se allemal open. Met dit en waudige trykje. Czyli ich krech se allemal open, czyli dostaję je zawsze otwarte. Coś w tym stylu, czyli zawsze je otwieram. I get them open, coś takiego. I krech te se allemal open. Met dit en waudige trykje. Met z tym łatwym, prostym. En waudig to jest taki prosty, zwyczajny. Trykje, czyli trik oczywiście. Oczywiście francuzizm, nie? Galikanizm, czyli truk to po francusku. Zizo, a więc coś takiego. Jej verbast mej noch elke dag, Franz. Zadziwiasz mnie każdego dnia, Franz. Jej verbast, verbassen to jest zadziwiać. Foden, wahrscheinlich verse underbroken. Może odwrócona, to, co jest pod spodniami, czyli Jezus, gacie albo coś w tym stylu. Wahrscheinlich, być może. Wat, hen rumfleisen? Hen haut of edelsteine? Jak to? Nie ma tych z tym. No, butelek rumu, nie ma złota, żadnego złota i kamieni szlachetnych. Ein Haut of Edelstein. Mehr Glück folgende keer, Jungens. Mehr Glück folgende keer, Jungens. To znaczy więcej szczęścia z tym razem, chłopaki. Spans bedriegers. Tutaj Lembik się wkurzył i uderza kiście i mówi Spans bedriegers, hiszpańscy, no bo to był statek Kolumba niby. Spansy Bdrichers, hiszpańscy oszuści. Słyszą, że wiskę rozpacza zniknęła z Hanyleka, czyli ta lalka. Miliar, har kajut wert over hopgehalt, czyli ktoś przetrząsnął jej kajutę. Over hopgehalt. Die licht altijd zo bei, czyli zazwyczaj leży tam. Zazwyczaj to tak wygląda, czyli w sensie, że wiskę z bałaganiarą. Die Lichter altijd so bei. Schanelecke, ze is verdwene, czyli zniknęła. Hey, heb jej dat water hier gemorst? Czy rozlewałaś tutaj wodę? Dat was darnet niet. War hat het nar tu, czyli dokąd to prowadzi. Widzi, że ta woda już prowadzi, prawda? Dokąd ten ślad wodny. Wat en he du for iets wat ze verkeerd he weggelegd. Ik ha in bad. Czyli pewnie po prostu gdzieś to fałszywie położyła, tak? Verkeerd he weggelegd. Gdzieś odłożyła
nieprawidłowo. Verkehrt to jest takie nieprawidłowo. To na przykład, jak ktoś dzwoni, to verkehrt verbunden, czyli pomyłka. Źle połączone dosłownie. Niemcy też tak mówią, falsch verbunden. Waterspur, czyli ten ślad wodny, hat de Trapp op en, prowadzi na górę, de Trapp op, czyli na górę schodów, w górę schodów i pluf, was, splash, splash. Wat was dat? It's of immense sprung here in het water. Coś lub ktoś, właściwie ktoś lub coś, it's of immense, nie, coś lub ktoś. It's of immense sprung here in het water. Czyli wskoczył tu do wody. Kijk daar, spójrz tam. Ein lichtschijnsel. Czyli zaświecenie światła, coś w tym stylu, tak? Dat zag ik daar straks ook al. To też od razu zobaczyłem. To al to jest już. Straks to jest wkrótce, zaraz po. Też to zaraz zobaczyłem. Tak, zag ik daar straks ook. Ook to jest też al. Al to jest już. Ik haal mijn schaamlijke terug uit de klauwen wat dat lichtschijnsel. Czyli wyrwę tą szanulekę, czyli tą lalkę z powrotem z pazurów tego światełka. Ich hal mein szanulekę trych, terych to jest odpowiednik córyk. Aut tych tklauen van dat lichtschijnsel. Toch niet allein, ale chyba nie sama. Dat is levensgevaarlijk, ale chyba nie sama, przecież to jest niebezpieczne dla życia. Zeker niet. Jej hat my. Oczywiście, że nie. Ty idziesz z, czyli ze mną. Tam, w głębinie, dar in the deepte. Pasz op. I tutaj jest ogromny inktwisk atakuje. I oni to nazywają go pale inktwis. Widzicie? Kałamarnica, czyli jakiś rodzaj, bo inktwis to jest też zwykła ośmiornica, więc to jest jakieś doprecyzowanie, że to jest kałamarnica. Czyli pale. Pale inktwis. Ok. How vol, ich help je. Czyli trzymaj się. How vol. Trzymaj się dobrze. Pomagam ci. Nee, blijf daar, ich. Nie, pozostań tam. Ja. No i ta kałamarnica go to wciąga dalej. Widzi to nasza syrenka, której oni jeszcze nie wiedzą. That beast, czyli ta bestia. My mówimy dokładnie jak oni. Mówimy that beast. Is the snail and jest za szybka i tutaj bestia jest zaatakowana przez syrenkę, ale od też jej przykłada, więc się ratują, można powiedzieć, nawzajem. Wiske, flüch, help me. Że is gewond. Czyli ona jest ranna. Flüch, flüch to szybko. Help me. Że is gewond. In even later, czyli trochę później. What is that? A sort menselijke vis? Co to jest? To jest jakiś rodzaj ludzkiej ryby? I kwetet nit, nie wiem. What kreeg die nu? Ona nie może złapać oddechu. What kreeg die nu? Co ona teraz dostaje dosłownie? Co z nią? Simple, czyli proste. Simple, ze kreeg hen lucht. Ze is een visachtige. Czyli ona nie dostaje żadnego powietrza. Ona jest taka rybno-podobna, tak? Visachtige. Vis to ryba. V-I-S. Naar de badkamer. Wat moet dan? Ik zit in bad en... Tak, on siedzi w tej łazience, ten lambik. Wyrzucają go i mówią wegwezen, noodgeval. Czyli wychodzić. Przypadek... Noodgeval to jest przypadek... To nood to jest potrzeba, taka, Niemcy też to mówią, notfall, to jest jakiś tam wypadek czy coś. Czyli dopiero z przypadku, czyli hewal, robi się wypadek, nood hewal. What is that for a rare paling? A cóż co za rzadka, i tutaj nie wiem co to jest paling, nie sprawdziłem. Later, ha mar erst en bruk an trekken. Później, na razie załóż spodnie. Ze heeft een baul op haar hoofd. Czyli ma
chyba bomb, ten guz na głowie od tak, uderzenia od tej kamarnicy. Ich halte EHBO, kofer. Pewnie pierwszej pomocy. Tylko to było chyba First Help Kit, czy coś takiego raczej, więc nie wiem, może to jakoś tam się to skrótowo robi. Halo, weisen, suske en wiske, wie ben jej. Ich feier. Watten moje nam, czyli watten moje nam, czyli co za piękne imię. Ty też piękny, jej ok moi. Echt? Naprawdę? Wiske wraca i mówi. Lap, ich bin amper 2 minuten de dur, aut de mener papt an met de bakwis. Wiske jest zazdrosna, bo ten wyszłam tylko na 2 minuty, the door out, czy poza drzwi, a pan tutaj już się przystawia do rybki. Bakwis. Rüstig, Wiske. Ich prober har ob har hemaktestellen. Próbuję pewnie ją tam jakoś tam pomóc, czy coś. Psychicznie. O, het dat tegen wordig so. Dat will ik ook wel eens op mijn gemak gesteld worden. Czyli chyba jej też humor by się przydał poprawić. No faja w sumie poprawia jej humor, bo mówi Wiske też piękna. Ha. Hn nu noch kommen Slejmen ook. Czyli mnie też będziesz Slejmen, czyli przypodklebiać mi się. Dat werkt nicht bei mir, czyli to przy mnie, u mnie, bo oni mówią bei, to jest też u. Dat werkt nicht bei mir, to na mnie nie działa. A ona mówi, how den haar, złote włosy, prachtig, wspaniałe. O, ja? Beinader in sin helpt Slejmen toch wel en becie. No cóż, być może pozwolę sobie trochę Slejmen, czyli po przypodklebiać. Ale w sumie potem sobie przypomina, gdzie jest Hanuleke i mówi, dobra, dosyć, dosyć tego, gdzie jest Hanuleke? Henuch nu, war ist Hanuleke? Wiske bedul tit? Wiske ma na myśli to? Ja, zeker. Warum heb je da har ontwurt? Tak, dlaczego ją uprowadziłaś? Ontwurt. Niemcy mówią entführung, nie? Aus dem Serail. A to byłoby ontführing. Out. Coś takiego. For help, mówi, że dla pomocy. Helpen? Warme, w jaki sposób pomóc? Nicht gut sprechen, boven water. Sus vis me kommen. Idźcie ze mną. Humidus stat under water. Naprawdę? Wow. Werkelijk? Wow. Humidus stat under water, czyli miasto pod wodą. Ja, maar groot gevaar. Tak, ale wielkie zagrożenie. Volg mij, czyli podążajcie za mną. Wat zei te on gepekelde haring? Co powiedziała ten, to powiedział ten jakiś tam śledź, niezapeklowany śledź? Co powiedział ten niezapeklowany śledź? Wat zei te on gepekelde haring? En staat onder water? Dat maak ik een knalreportage met mijn camera. Dat is nog beter dan rumflesen. Więc zrobię reportaż moim aparatem, czy tam kamerą, nie, to jest aparat albo kamera, no, dzisiaj to wszystko samo. Dat is noch better than rumflesen. To jest lepsze niż nawet butelki rumu. En sort koralrotsen. Wes vorsichtig. Bądźcie ostrożni. Wes vorsichtig. Te rotsen sind scherp. Czyli uważajcie. Skały są ostre. The rotsen sein scherp. No blisko do angielskiego sharp, nie? Ze wel dat wej me in de in die groot han. Ona chce, żebyśmy my z nią, wej me z nią, że my z idziemy do groty. In die groot han. En soort poort. Bardzo holenderskie. Równoważnych zdań. Sword port, jakiego pewnego rodzaju brama. Midus to jest to miasto pod wodą. Dat wort
Knal reportaże. To będzie wspaniałym reportażem. Nie wiem, co to jest to Knal. I tutaj jest: Wir mogen blickbar nicht gesehen worden. Nie możemy być widziani. To blickbar, to nie wiem, co to znaczy. Pewnie coś też do zobaczenia. Soll sie hier wohnen? Czyli czy ona tu mieszka? Wchodzą do takiego. Ze will dat wij onze helmen afnemen. Czyli ona chce, żebyśmy zdjęli nasze hełmy. Ze will dat wij onze helmen afnemen. Ze is hek. Dan overleven we niet. Ona jest wariatką. Nie przeżyjemy tego. Dat overleven we niet. Ik vertrouw haar. Ja w jej wierzę. I zaczyna się dusić. Nie, nie dun. Je zult stikken. Czyli udusisz się. No i on mówi: Siskę, szybko, hełm z powrotem na łeb. Set the helm weer op. Snel. Snel to też jest szybko, tak jak flych. No i ona mu zakłada taką gwiazdkę. I Wiskę myśli, że ona wykończyła właśnie Suskiego i się denerwuje. I atakuje tą faję i mówi: Dieb ze slang, dieb ze jej, dieb ze slang. Ich zal jej, ty wężu slang, ty wężu z głębokich mórz, dieb ze slang. Ich zal jej, coś tutaj zabije czy coś. Zaraz cię, dosłownie to powiedziała. Stop. Ich bin okay. Tak się pisze okay. Dank zajde oxygenisch steren, czyli dzięki tlenowym gwiazdkom, dank zajde oxygenisch steren, können Juli unter Watten ademen und praten, zoals wij. Możecie, czyli dzięki tym właśnie gwiazdkom tlenowym możecie pod wodą ademen, czy oddychać i praten, tak gadać, tak jak my, zoals wij. Dank zij de oxygenisteren kunnen jullie onder water ademen en praten, zoals wij. Vertel dan maar meteen ook waarom we hier zijn. Więc w tym czasie wytłumacz, dlaczego my tu jesteśmy. Vertel to opowiedz, dan, więc, maar, tylko, meteen, czyli w tym czasie, ook waarom we hier zijn. Luister, mijn vader is koning Raiva van Humidus. Słuchaj, mój ojciec jest królem Raivą, królem Humidusu. Czyli ty jesteś księżniczką, dus je bent een prinses. Ja, mein vader is een goed man, maar erg streng. Czyli mój ojciec jest dobrym człowiekiem, ale bardzo surowym. So verbiet hij zijn onderdanen de stad te verlaten. Więc zabrania on swoim poddanym opuszczać miasto. Onderdanen to są po niemiecku untertanen, a tu onderdanen. Verbiet. So gezegd voor onze eigen veiligheid. Czyli podobno, so gezegd, tak się mówi, so gezegd dla naszego własnego bezpieczeństwa, voor onze eigen veiligheid. Dat lijkt me niet onverstandig. De zee is vol gevaar. To nie wydaje mi się takie niezrozumiałe. Może jest pełne niebezpieczeństw, mówi Lambik. Dat lijkt me niet onverstandig. De zee is vol gevaar. Daar gaat het niet om. Het volk van Humidus is bang van de zwarte zwevers. To nie o to chodzi. Daar gaat het niet om. Het volk van Humidus is bang, czyli jest zestrachane, van de zwarte zwevers, czyli przez te czarne szybowce. Przez co? De watte? De grote dinge,
Die Boven op et Watertreve. Te wielkie rzeczy, które się u góry poruszają po wodzie, na wodzie. Grote Dinge, die Boven op et Watertreve. Je bedoelt onze boten? Ik begrijp het al. Je bedoelt, masz na myśli, onze boten, nasze łodzie, statki. Ik begrijp het al, a już to rozumiem. Als je onder water zwemt, zien de rompen van onze boten eruit als zwarte schaduwen. Schaduwen. Czyli jeżeli sobie pływasz pod wodą, to te rompen, czyli te kadłuby naszych boten, wyglądają rautzin, czyli wyglądają jak czarne szybowce, tak? Coś takiego, czarne cienie właściwie, jak czarne cienie. Tutaj on jest schadyłen, już nie zwiewers, tylko schadyłen, czyli cienie. As je under water swimt, zien de rompen van onze boten eruit als zwarte schadyłen. Precies, dokładnie. My folk gelooft dat de zwarte zwiewers vleesetende monsters zijn. Czyli mój lud wierzy, że te czarne szybowce to są mięsożerne potwory, które die ervoor zorgen dat niemand de waterwereld verlaat. Które się troszczą o to, żeby nikt nie opuścił świata wodnego. Die ervoor zorgen dat niemand de waterwereld verlaat. Wat een onzin. Boten zijn vaartuigen. Vaartuigen. En niet en geen levende wezens. Co za bzdura. Onzin. Boten zijn vaartuigen. Czyli pojazdami. A nie żyjącymi istotami. En geen levende wezens. Dat is ook precies wat Juzina zegt. Dat is mijn beste vriendin. To jest dokładnie to, co powiedziała Juzina. Moja najlepsza przyjaciółka. Zij is wetenschapper, zettelt in de raad der wezen. Jest naukowcem, zasiada w Radzie Mędrców. Wetenschapper, czyli dosłownie twórca wiedzy. Wetenschapper. Zettelt zasiada w Radzie Mędrców. Zettelt in der Rat der Weisen. Sie was et nicht eens mit de Koning. Volgens, nie była tutaj z królem, w tym tylko z samego zdania. Volgens Kar worden de zwarte zwiewers bestuurd door bovenwezens die heel erg op ons leken. Czyli według niej te czarne szybowce zostały wysłane przez bovenwezens, czyli te postacie z, u góry, z nad morza, którzy bardzo do nas są podobni. Die helch, heel erg, bardzo. Te oba te słowa znaczą mocno, bardzo. Heel erg, op ons leken. Bardzo poważnie, erch to jest też poważnie, bardzo poważnie nas przypominają, znacznie. Komm my, czyli chodźcie, jarenlang versammelte ze beweismaterial, czyli latami zabierała materiał dowodowy. Jarenlang versammelte ze beweismaterial. Ze verliet ongemerkt de stad, czyli opuszczała miasto niezauważona, en hing op zoek nad zwarte zwiewers i szła op zoek, czyli na poszukiwania nad zwarte zwiewers die op de bodem van de zee lachen, czyli poszukiwania tych czarnych szybowców, które leżały na dnie morza, op de bodem van de zee lachen. Zo kreeg ze na verloop van tijd een flinke verzameling bij elkaar. Czyli i w ten sposób uzyskała po upływie czasu, zo kreeg ze na verloop van tijd,
Poważny zbiór Bay El Car to jest coś takiego uwzajemnie dosłownie, ale u niej w tym sensie. Że one razem jakoś te rzeczy się zrobiły Flinke Versammlung, czyli poważnym zbiorem. Martun sei dat Beweismaterial an de Koning tounde, ale kiedy pokazywała materiał dowodowy królowi, Martun sei dat Beweismaterial an de Koning tounde, werdi erch boos. Stał się, bardzo się zezłościł. Boos to jest zły. Werdi erch boos. Snik to jest takie. het is bij wet ten strengste verboden te beweren dat bovenwezens bestaan. Ponieważ jest to bardzo ten strengste, najsurowiej, verboden, zabronione, te beweren, dowodzić, dat bovenwezens bestaan. Że to er to jest tak jak po angielsku there, the there are the people from coś tam, that bovenwezens bestaan, że istnieją te postacie z góry. Mein Vater vernichtigte all et Beweismaterial, mój ojciec zniszczył cały materiał dowodowy, potem się okazało, że nie, ale to jest inna sprawa. Vernichtigte, czyli unicestwił, zniszczył. En verordelde, czyli i skazał, Jusine, tot en qualenbad. Na dosłownie łaźnie z tymi meduzami, qualen. Hun hif to jest tak samo złe, jak się nam kojarzy, czyli trucizna. Ich trucizna zalhar iwich laten slape, czyli ich jad uczyni ją śpiącą przez wieki. Har iwich, czyli wiekami laten slape. Ich smykte mein vater om Jusina tesparen, marhej weigerte. Czyli spróbowałam mojego, no tutaj błagałam ojca, żeby Jusinę te sparen to jest oszczędził, ale hej weicherte, czyli wzdragał się, wzbraniał się, odmówił. Zatwor mej nic anderste dan, zatwor mej, czyli stało przede mną, nic anders op dan de statte on flüchte, żeby uciec z miasta. Open zukte han nar onom stoteleik beweis dat bovenwezens bestan. Czyli nie pozostało mi nic innego, żeby opuścić miasto, żeby poszukiwać dowodów, które nie dałoby się obalić, że postacie stamtąd z góry istnieją. Et zat for me nic anders op dan de statte on flüchte. Open zukte han nar onom stoteleik beweis dat bovenwezens bestan. Darom wilde ik je kindje meenemen. Dlatego chciałam wasze dziecko wziąć. Schaneleke? Dat is gewoon een popje. Schaneleke to przecież jest po prostu laleczka. Gewoon een popje. Maar nu jullie geen zijn hier zijn. Maar nu jullie hier zijn. Czyli ale teraz jesteście tu. Moet hij het wel toegeven? Jullie zijn het levende bewijs. Wy jesteście żywym przykładem. Ponieważ ona się przytula tutaj do Siskiego, to Wiske jest zła i mówi: Et is verboden et bewijs materiaal te knuffelen. Nie można, jest zabronione przytulać materiał dowodowy. No i jak to dalej idzie, to już może w następnym odcinku.